Nagrywa. Niewygodny temat, witam wszystkich bardzo serdecznie. Cóż, trzeba by było zacząć od słów: Polacy do ataku. Nie ma już czasu, czas ucieka, do ataku. No ale przecież my nie jesteśmy bandziorami, my nie chcemy nikogo atakować. My się tylko bronimy, my się musimy obronić. I zanim przejdziemy do meritum dzisiejszego spotkania po tak długiej przerwie, to najważniejsze, bardzo serdecznie Was pozdrawiam, bardzo dziękuję Wam za to wsparcie na tym kanale, za to, że nie jest Wam ciężko nacisnąć tego subskrybuj, czy też udostępniacie moje materiały, bardzo licznie je komentujecie, za co ja Wam bardzo serdecznie dziękuję i bardzo serdecznie pozdrawiam. A teraz przechodzimy do spraw dzisiejszych, które chciałbym z Wami omówić, mianowicie czas zacząć sprzątać. Po prostu. Głównie dzisiaj zwrócę się może do służb mundurowych, jaką to są policja, wojsko, ale do każdego z Was. Każdy z nas pracuje w różnym charakterze pracy właśnie, w różnych zawodach, a potrzebni jesteśmy wszyscy. Nasza matka cierpi, nasza matka płacze. Naszej matce pluje się w twarz. Rozgrabia się ją na wszystkie sposoby. I pomysłów tym bandziorom nie brakuje. Od okradania nas z naszych dóbr, z naszych złóż, przede wszystkim z naszej wolności. Nie mają żadnych hamulców. Wolnym Polakom, prawdziwym patriotom zamyka się usta, albo i dosłownie ich się zamyka. Mamy przykład tutaj w postaci pana Wojciecha Olszańskiego. A nierzadko też się zdarza, że jakimś dziwnym sposobem później te osoby znikają z pola widzenia. I nie możemy być bierni, nie możemy być obojętni na to, co ma miejsce. Zauważyłem, że wśród niektórych panuje takie jak gdyby przekonanie, że mnie to nie dotyczy. Wiesz, ja idę, zrobię swoje. 8 godzin do domku, kasa się zgadza. Jakoś jest, wszystko się zgadza. Mnie to nie dotyczy. I pamiętaj, świata sam nie zmienisz. A jak będziesz za dużo mówił, to jeszcze tobie się coś stanie, Dawid. Także lepiej ty tam nie zajmuj się tym. Tak? Na pewno? Ma być taki stanąć z boku, w razie czego nie tracę nic? O! I w razie czego nie tracisz nic. Przypomina wam to coś? Słowa piosenki Lombardu? Przeżyj to sam? Przypomnimy sobie? I tak to nie ma monetyzacji na tym kanale, także wiadomo, za moje tematy, nie? A czy nie powinno być tak właśnie, że takie kanały jak moje i inne wspaniałe kanały wspaniałych ludzi, wolnych Polaków, nie powinny być tym bardziej promowane? No to tutaj są kasowane. Pomyślcie dlaczego. Ale przypomnijmy sobie to nagranie. Te dzisiejsze Wilcze Wieści będą troszeczkę inne, niezwykle, ale będą jak zawsze szczere i poważne. No, nie wszystkie są poważne, mówiąc poważnie, ale odniosę się dzisiaj i zapraszam, żeby się skupić się właśnie służby mundurowe, bo to do Was dzisiaj najwięcej słów padnie. No, do każdego z Was, prawda, ale ten. A dlaczego taka czapeczka? Domyślacie się, nie? Że po ostatnim materiale teraz to jeszcze wyglądam jeszcze lepiej, jak indyk. To już lepiej, żebyś oszczędzę Wam dzisiaj tego widoku i przechodzimy. Patrzcie, posłuchajcie. Nie wiem, czy to nie będzie za cicho. I tak, te prawa jakieś tam, no to ja się tu nie mam co spodziewać, że tu jakieś pieniądzory będą na tym kanale, bo tak jak mówię, za moje wcześniejsze materiały i tak dalej, niestety niewygodny jest. Niewygodny temat dla tej platformy. No dobra, to dla Was. Posłuchajcie, skupcie się, nie możemy być bierni. Lombard. Oglądasz grę. Ktoś inny zmienia świat.
właśnie. A ty z daleka, bo tak lepiej i w razie czego nie tracisz nic. Swoim milczeniem, swoim brakiem, swojej reakcji na to, co się dzieje, dajesz niestety, mój drogi, moja droga, swojego rodzaju przyzwolenie na to, co się dzieje. A matka Polska cierpi bardzo. Pamiętacie, może z historii, może z... To chyba nie do mnie. To chyba jeszcze nie po mnie. Nie mam zamiaru sobie nic zrobić. Nie mam zamiaru targnąć na swoje życie. Mało tego, nie tylko ja. Większość wolnych ludzi, Polaków, dla których Polska jest najważniejsza, dla których polski interes narodowy nie jest niczym dziwnym, jakimś zjawiskiem obcym, tylko to jest jako punkt przewodni, punkt, który ma nas na celu połączyć nas wszystkich i zaraz do tego dojdziemy. I my, wolni ludzie, nie mamy zamiaru targać na swoje życie. My mamy zamiar dożyć, doczekać czasów, żyć w wolnej Polsce. Wolnej, narodowej Polsce. Moi drodzy, no, żadna eureka. Nikt się nie chce targać na swoje życie. Fakt, że wiele tego typu incydentów, spraw ma miejsce, to tylko przez to, że tak tych Polaków niektórzy dobijają, że już są praktycznie u kresu sił, wytrzymałości i wiele ludzi nie widzi już jakiejkolwiek nadziei dla siebie, dla kraju. A to błąd. Nie tracimy nadziei ani kroku wstecz. Słuchajcie, Wojciech, można było rzec, Wojciech Olszański, pan Wojciech Olszański krzyczy do nas zza murów. Zobaczcie, kto rządzi naszym krajem. Zobaczcie, jak traktuje się naszych bohaterów. Przecież można by było powiedzieć, że takie porównanie. Ja nie mówię, że się wszyscy musicie ze mną zgadzać, ze wszystkim. Pewnie, że nie. Ale ja będę mówił zawsze tu, co czuję, bo przede wszystkim wiem, do kogo mówię. Dzięki wam nie muszę uważać na to, co mówię i dzięki temu wiem, że jestem wśród właściwych ludzi. To zaszczyt dla mnie. Tak więc Wojciech, można powiedzieć, krzyczy do nas za murów. Zobaczcie, kto rządzi tym krajem. Zobaczcie, jak się traktuje bohaterów. Za miłość, bo to jest miłość, to jest niczym Roman Dmowski. Miłość do Polski, do swojej ojczyzny, zamiast ten człowiek powinien być rozchwytywany przez wszystkie media, wywiady powinny z nim być, powinien być praktycznie no, emitowany w telewizji polskiej, każdej. To jest przykład. I za jego przykładem idzie bardzo wielu. Mam nadzieję, że wkrótce cała Polska. Oby. Ale zanim to tak jak powiedziałem, chciałbym się dzisiaj zwrócić, odnieść do służb. Do służb, do policji, do wojska. No, tak jak mówię, w sumie do każdego jakiegoś tam, nazwijmy, zawodu, tak, wykonywanego przez was, bo wszyscy jesteście nam potrzebni, bo jesteście Polakami. Ja, tak jak mówię, nie ze wszystkim musicie się zgadzać, co wam chcę przekazać, ale to jest mój skromny punkt widzenia na niektóre sprawy, moim zdaniem poważne. I tak jak w tej piosence Lombardu, przeżyj to sam. Nie możemy stać z boku, przyglądać się i broń Boże nic nie powiedzieć, bo w razie coś nie tracisz nic. Nie może tak być. Oni na to czekają, żebyśmy właśnie nie mówili, żebyśmy się nie spotykali w jakichś miejscach, tak jak teraz ma miejsce, będzie spotkanie jutro, 11 w Krakowie. No, zazdroszczę wam. Zazdroszczę. U mnie los niestety tak spotał figla, że mogę sobie póki co pomarzyć. Niestety nie dzieje się za dobrze, ale jestem dobrej myśli. Liczy się polski interes narodowy. Liczy się, że chociaż na was można liczyć, że wy będziecie tam. Zazdroszczę. Proszę Boga i mam nadzieję, że wkrótce przyjdzie ten czas, że będzie mi dane ucisnąć, co niektórym z was, dłoń, porozmawiać, wiecie. No ale dobra, nie będę się tu rozmarzał. Nie chcę się tu rozmarzyć, ale też i rozmazać, bo to ja jestem pod tym względem bardzo uczuciowy, a tak jak mówię,
Cieszę się po prostu, że są tacy ludzie jak wy, wspaniali Polacy, dla których los Polski nie jest obojętny. Polski interes narodowy. I tu właśnie teraz do tych służb mundurowych i wszyscy. Kochani, czy wy pamiętacie w ogóle, jaka reakcja była waszych najbliższych, jak to powiadomiliście ich o tej decyzji, że chcecie wstąpić w struktury właśnie policji, czy też wojska i tak dalej. Jaka była mina waszej matki? Błysk w oku, duma, synu, to coś pięknego. Jest moje wychowanie, mój czas, moje, nazwijmy jeszcze, modlitwy nie poszły na marne. Synku, będziesz bronił Polski. Jestem z ciebie bardzo dumna. Czy ojciec mówi, synu, moja krew, chłopie, moja krew. Tata jest z ciebie bardzo dumny. Będę chodził z podniesioną głową. No a ty sam, jak się czułeś wtedy? Czy to tylko idę do policji pracować, bo szybka emeryturka, odbębnie, a później są szybka emeryturka, to później jeszcze można gdzieś przyrobić, gdzieś za ciecia, tu, tam, się, jakoś tego. Czy może ze względów patriotycznych, żeby pomagać Polakom, Polsce, żeby Polak, rodacy, żeby się czuli dzięki Tobie w swoim kraju bezpiecznie. Czy to żołnierz, czy policjant, czy to pani doktor, to się tak naprawdę, jak się skupicie na swoich przykładach, możecie sobie to do siebie, że tak powiem, porównać, przytoczyć. Może w innym charakterze, ale puentę moi inteligentni widzowie potrafią czytać tu między wierszami i rozumieją mój przekaz. Nierzadko jakże poplątany i zagmatwany. Tak więc, drogi policjancie, pamiętasz ten dzień, jak rodzina wspierała, czy też może i odradzała, to zastanów się, dlaczego odradzała. No ale ty mimo wszystko przemyślałeś za i przeciw, wiedziałeś, że to będzie kawał ciężkiego chleba, ciężka przeprawa. Wiedziałeś, na co się liczysz, że ta praca to jest tak zwanego zwiększonego ryzyka. No i różnie może się to dla ciebie skończyć. Wielu ludzi po służbie, po tych wszystkich latach popada w jakiegoś rodzaju depresję, jakieś dziwne nerwy, alkoholizm. Nierzadko kończy się to stosunkami międzyludzkimi w domu. Ta żona, którą tak ją bardzo kochałeś, to ma więcej siniaków. I dlaczego? Zadaj sobie te pytanie. I czy ona na to zasługuje? Przecież to też jest Polka, to też jest czyjaś córka. Skąd to się bierze? Bo tak wszyscy robią. Idąc do służby, wysportowany, wspaniały człowiek. A teraz, jak tam po służbie spotkanie z koleżkami wygląda? Zadajcie sobie pytanie. Słuchajcie, ja wiem. To nie, że ja zbaczam z tematu, z powagi sytuacji. To jest poważne. To jest cały czas poważne. Słuchajcie, proszę Was dalej. Swoją opinię później na końcu w komentarzu. Wszystkie komentarze czytam, także zapraszam. Chodzi o jedną rzecz. Czy ty się zastanowiłeś jeden z drugim, jedna z drugą, dlaczego tak się dzieje? Bo tak jak mówię, ty byłeś przygotowany na to, że będziesz pracował w trudnych warunkach, ciężki charakter pracy. Tylko nie przewidziałeś jednej rzeczy, nie? Że więcej tego złego, tego wyzysku twojej osoby spotka się od swoich przełożonych, niż faktycznie wyłączymy to, bo to nam będzie to szumieć i szumieć, niż związanego z twoim zawodem, bo na to byłeś przygotowany. Ale te szykany w pracy, ty szedłeś po to dumnie, żeby reprezentować Polskę w pięknym polskim policyjnym czy wojskowym mundurze. A to, co teraz dostaliście, te kubraczki śmieszne, wrócimy do tego. I nierzadko spotyka ciebie tam więcej stresu ze strony właśnie przełożonych niż z danego wykonywanego zawodu. Już nie będę napominał o tym, że ktoś tak bardzo martwi się o twoje zdrowie, że wręcz zmusza cię jakiegoś rodzaju szantażem, żebyś zadbał. Przemyśl to wszystko i na samym końcu, a zarazem jako na początku, to co najważniejsze, przemyśl, czy te struktury powstały po to, żeby
Niszczyć Polaków, rodaków, czy pomagać im? Zobaczcie przez dwa i pół roku ostatnio można by było powiedzieć, w jaki sposób większość z Was, nie mówię wszyscy, ale większość z Was była zmuszana, żeby traktować Polaków. Szykany, groźby. Liczycie się, wiecie, po to jesteście, ja mam takie wrażenie odnoszę, jakbyście byli tylko po to, żeby właśnie dobijać swoich. Może dobijać to jest takie za ostro powiedziane, przepraszam, cofam te słowa, ale gnębić, szykanować. Nie dawać spokojnego, wolnego oddechu co niektórym, tak jak się należy. Zobaczcie, co oni z wami zrobili. I zobaczcie, czy wy się tak naprawdę liczycie jako, czy dalej jesteście tymi wymarzonymi, dumnymi policjantami, czy chodzicie z głową w dół. Wiecie, co mi się marzy? Przykładowo takie spotkanie na polach Grunwaldu. Jest tysiące, miliony wspaniałych, wolnych Polaków i jest tyle samo policjantów. Stoicie naprzeciwko siebie. I co się dzieje? I ten tłum nie krzyczy do was, wstydzi się ciebie kraj, tylko wszyscy krzyczą, dumny jest z ciebie kraj. Ale żeby to wszystko było, to musicie nam pomóc. Wy musicie nam pomóc. Was biją polskie serca, póki jeszcze. Musicie nam pomóc. Musimy zacząć sprzątać w tym kraju. Bo za niedługo nie będzie niczego. Pamiętajcie, Warszawy nie odbudowano tylko pięknymi słowami, ale czynami, czynami. Pokaż, na co cię stać, ale nie jeden raz. Ja dzisiaj nie wiem, z tą muzyką teraz mi cały czas jakieś słowa chodzą po głowie, ale zawsze mówię to, co czuję i szczerze. Drogi policjancie, żołnierzu, zobaczcie, słyszeliście w ogóle o czymś takim, że wpadli na taki pomysł w obronie demokracji w Polsce, gdyby sobie nagle ta polska policja czy wojsko nie radziła, no to ci wspaniałomyślni wpadli na taki wspaniały pomysł, który ma na celu, że w razie jakichś zamieszek, to może ostro powiedziane, no ale jak, co innego powiedzieć, tak? W razie jakichś niepowodzeń na ziemiach Polski przyjadą z odsieczą na pomoc do was koledzy policjanci, czy też wojsko z zagranicy, to z Niemiec, czy chociaż z innych krajów. No i co? Jak myślicie, po co oni tu przyjadą? Pomóc wam, nam służyć, tak? Żeby nam było lepiej, żeby w Polsce, tam, czy pomóc po to, ażeby nas stłamsić, wrzucić do jakichś, nie daj Bóg, przymusowych wakacji, obozów. Słyszeliście o jakichś tam bunkrach czy coś, pewnie teorie spiskowe, ta większość tych teorii spiskowych to przecież to się nie sprawdza, co widzimy na cmentarzach, jak rosną, że tak powiem, w metrach wszerz i wzdłuż, prawda, to teorie spiskowe, ajejejej. No w każdym bądź razie, mój drogi policjancie czy też żołnierzu, no i co? To oni mają przyjechać wam pomóc, a nie pomyśleliście, że jak wy służycie Polsce, Polakom, że w razie, no nie jestem w stanie sobie w ogóle wyobrazić takiego scenariusza, że byłyby takie potrzeby, żebyście wy mieli sobie nie poradzić, to co oni, za kogo oni was mają? Ale jakby nie daj Boże, już było tak, że faktycznie potrzebujecie pomocy, to kto bardziej was zrozumie niż Polak, niż rodak? To chyba na nas wy możecie liczyć, tak jak my mamy liczyć teraz na was. Bo dzieje się to, co się dzieje, bezprawie jedno wielkie, do czego doprowadza do ruiny naszą matkę, która płacze, której plują w twarz. Okradają nas na naszych oczach, za naszym przyzwoleniem. Dlaczego? Bo jest zbierność, bo nic się z tym nie robi. Musimy sprzątać. Jak byłeś na szkółce, w policji, czy też w wojsku, to przecież tam nauczyli was sprzątać, nie? Prawo użycia miotły i tak dalej. To może czas skorzystać, nie? Bo unitarka, czy też szkółka, od czego zaczęliście? Od sprzątania, rejony, nie? Najpierw musi być czysto, a później, no to trzeba zrobić, żeby w naszym kraju właśnie też było czysto. A później, żeby było normalnie. Jak? Przykład, proszę bardzo. Drogi policjancie, jesteś już w tych swoich strukturach, udało się, pracujesz tam, czy też żołnierzu, lekarzu, kominiarzu, piekarzu. Każdy niech sobie na
przekręci, dostosuje moje słowa do swojego wykonywanego zawodu. Ty już, ale skupiamy się dzisiaj na tych służbach, bo na nich mamy liczyć, na nich mamy polegać i dlatego dzisiejszy niewygodny temat, te dzisiejsze wilcze wieści właśnie w tą stronę będą zmierzały. Mianowicie, drogi policjancie, kiedy już ta rodzina, wszyscy zadowoleni, ty tak samo dostałeś się tak do tej służby, do tej pracy, no jesteś przeszczęśliwy, prawda, pracujesz, przełożeni, którzy mają, że tak powiem, dłuższe jęzory od lizania wiecie czego i wiecie komu, żeby się utrzymać na stołkach, albo tylko piąć w górę i w górę, to mają dłuższe jęzory od waszych pałek policyjnych, od tego lizania wiecie co, czego, no to w międzyczasie chciałby założyć normalnie rodzinę z żoną, która cię wspiera w tym ciężkim zawodzie, w życiu codziennym. Jesteś dla niej bohaterem, to twoja połówka, ona cię kocha, ty kochasz ją i decydujecie się na dziecko. No i przychodzi ten moment, ten pomysł, żeby już staracie się, mówi się, ludzie starają się o dziecko. No to idźmy tym tropem, staracie się o to potomstwo, o dzieciaka. No i co wszyscy mówią? Obojętnie, słuchaj, dziewczynka, córeczka, chłopczyk, byle zdrowe, byle zdrowe. No, jakąś opatrznością, przypuszczam boską, przychodzi na świat to dzieciątko, pełna radość, duma. I co? Dziecko rośnie, to powiedziałbyś mu, idź w ślady ojca. Czy wszędzie, synu, tylko nie tu? Wszędzie, tylko nie tu. Dlaczego? Nie musi tak być. Polski interes narodowy. Nie. Jeżeli Polską będą rządzić prawdziwi Polacy, czyli osoby, które kochają swój kraj, to tak samo kochają i ciebie. Nie musisz się martwić. Będzie normalnie. Zobacz. Ale będę się trzymał najpierw tego jednego. I zaraz wrócimy do prawa. Zapiszę sobie. I co? Rodzi ci się to dziecko? Przychodzi na ten świat, jesteś przeszczęśliwy, rodzina, wszystko. Super, dajmy na to w tym wypadku może, no obojętnie, córeczka, chłopczyk, no idźmy, że masz tego wymarzonego syna. No i co, czas go posłać do przedszkola, tak? Pamiętaj, polski interes narodowy. No i dziecko chodzi do tego przedszkola i pewnego razu przychodzi z tego przedszkola, czy odbierasz, no tylko żeby samo przychodziło, odbierasz dzieciaka z przedszkola, no i jak tam w przedszkolu? A dziecko tak patrzy, mówi, tatuś, powiedz mi, po co mi jest ten siusiak potrzebny? Przecież ja jestem dziewczynką. A? Panie policjancie, o co chodzi? Postęp w naszym kraju. Jak myślisz, Polacy za tym stoją? A może wolałbyś, żeby było tak, że przychodzi dziecko z przedszkola, polski interes narodowy. W tym przedszkolu pracuje Polka. Wspaniała przedszkolanka, która tak samo kocha Polskę, jak i ty, czyli tak samo kocha Polaków, czyli tak samo kocha polskie dzieci. I dziecko mówi do ciebie, tato, ja mam nazeconą, cieszy się, mam nazeconą w szkole, tak, a jak ma na imię? A co pani na to? I teraz uważaj, a wiesz co pani na to? Nie mówi, wiesz, zostaw tu Karolinkę i cię pobaw z Przemkiem, tylko mówi, musisz szanować Karolinkę. Musisz szanować, nie wolno jej ciągnąć za warkoczyki. I tego samego uczy, przekazuje Karolince, żeby twojego syna też traktowała z szacunkiem. Uczyli się tego od dziecka i mówi, bo to jest Polka, tak jak i ty. Polacy muszą siebie szanować. I powiedz mi co, fajnie to brzmi, nie? Niczym marzenia. A od kogo zależą te marzenia? Polski interes narodowy. Polacy w rządzie i to wszystko jest możliwe. Jak to świata nie zmienisz? To co, ktoś ma świat zmieniać za nas? Może czas zmienić tu najpierw w Polsce? Kochanie, a co jadłeś dzisiaj w przedszkolu? Co było na obiad? Pomidorowa. Pomidorowa była. A ty wiesz, że ta pomidorowa była ze świeżych, prawdziwych pomidorów od pobliskiego pana rolnika. A na drugie danie co było? Mięsko, tak? Mięsko było. A ty wiesz, że to mięsko to nie z paczki z pobliskiej sieciówy
że ten plastik od środka to ma prawie rozsadzić i nafaszerowany chemią i tak dalej, o tej chemii ma rozsadzić, a później żołądeczek i tego dziecka i tak dalej, i zdrowie. Tylko wiesz, że to jest właśnie od rolnika pobliskiego, który do serca wziął sobie nauki dziadka, przodków i pamięta jedno. Synu, synku, pamiętaj, to czym posypiesz ziemię, to później ta ziemia się tobie tym samym odwdzięczy. Jak będziesz szanował zwierzynę, to czym będziesz ją karmił, to samo później będziesz jadł ty, twoje dzieci. I do takiego przedszkola chodzi twoja pociecha. Fajnie to brzmi? Od nas zależy, jak będzie. Od was zależy. Musicie nam pomóc. Nie możecie stawać naprzeciwko nas, przeciwko nam. Musicie stanąć z nami. Przecież to, co się dzieje, to o to chodzi, żebyście stracili nadzieję. Żebyśmy wszyscy stracili nadzieję, że może być inaczej. Oni mają już przygotowane bardzo złowieszcze, złowrogie plany względem nas, względem Polski. I teraz tak, ja przypuszczam, że wielu z was może się nie zgodzić z tym, co mówię. Liczę się z tym, tak? Ale jeżeli patrząc na tego rodzaju, na różnego rodzaju te teorie spiskowe, no to można powiedzieć, i przypomnijmy, pan Władimir z koleżanką tu z Niemiec, z makrelą, w jednej ławce siedzieli, prawda, nie? A wiemy, że to wszystko jest na sznurkach tych właśnie anglosasów, globalistów, tych korporacji, tego wszystkiego. Do tych, którym się wydaje, że świat należy do nich, jest ich, tak jakby oni go stworzyli. Tak jakby oni, a nie Pan Bóg. Tak jakby to oni byli władcami naszej wolności, a my wolność otrzymaliśmy właśnie od Pana Boga. I ja przypuszczam, że to jest tylko kwestia, bo Władimir to też kukiełka jest na sznureczkach. To nie, że on tam jest jakiś lepszy. Tak mi się wydaje. Jak uważasz inaczej, to oświeć mnie w komentarzu i daj mi dowody na to, że ja się mylę, bo z tego, co ja widzę, to właśnie tego różnego rodzaju teorie spiskowe potwierdzają się na naszych oczach. Przecież to jest wszystko zaplanowane. I z tą Ukrainą, i to wszystko. I dlaczego jest teraz cały czas narracja w mediach i wszędzie w mediach głównego ścieku jakaś taka wojenna? Nie dziwi was? Programy, żeby powolutku przyzwyczaić, tak? Przyzwyczaić, uspokoić. Uspokoić, że za niedługo twoje dziecko pójdzie na wojnę. Nie martw się. Stój, stań z boku, w razie czego nie tracisz nic. Ciebie to nie dotyczy. A może Władimir tylko czeka na rozkaz, na ten odpowiedni czas. Tu musi być miejsce dla kogoś, nie? Dla jakiegoś narodu wybranego tu, czy w Ukrainie. Wiecie co? Wielu z was... No dobra, lecę dalej z tym, bo ten dzisiejszy... Te dzisiejsze wilcze wieści nie będą miały końca, a ważne jest to, żebyście... No, rzadko z wami rozmawiam, ale jak już rozmawiam, prawda, niektórzy się znajdują w tym, co mówię, to chcę też zwrócić uwagę na coś takiego, że wielu z was mieszka za granicami Polski, albo i w Polsce, zazdroszczę, to zna różnego rodzaju obce języki. Mówicie biegle, no chciałbyś powiedzieć przebiegle, niektórzy mówią, w formie słownej czy też pisanej. I teraz tak, do czego dążę? Nie stójcie biernie. Tłumaczcie ważne materiały na obce języki, obojętnie jakie, te, które znacie. Tłumaczcie, piszcie jakiegoś rodzaju ulotki. Chodzi o to, żeby uświadamiać ludzi, naszych sąsiadów, o tym, kto rządzi w ich kraju. Tak jak my robimy to tutaj, prawda? Kto rządzi i dlaczego? Dlaczego nie ma być państw narodowych? Wiecie dlaczego? Dlatego właśnie, żeby ludzie nie powstali tak, jak my to robimy. Oni potrzebują zniewolenia, wymieszania narodów, bo wtedy jest łatwiej sterować, kierować. Wtedy się, jeżeli obok ciebie stoi, przepraszam, chwilka.
Jeżeli obok ciebie stoi człowiek, który już nie tyle, że ma inne poglądy, ale zupełnie inną mentalność ma, on nie czuje miłości do Polski tak jak ty, to weź, spróbuj go namówić, żeby pomógł ci w twojej sprawie. Hmm? Między innymi to, między innymi. A o innych aspektach to zostawimy na inny niewygodny temat. Ale ważne jest, żeby tych ludzi informować, bo większość z nich nie wie. Zobaczcie, co się stało z Francją, z Niemcami, z całą Skandynawią, Szwecją i tak dalej. Dlatego tym bardziej trzeba tych ludzi informować, no i nas. Słuchajcie, to nie jest wina Rosjan, kto rządzi ich kraju i jak. To nie jest wina Ukraińców, kto rządzi w ich kraju i jak. To nie jest wina Polaków, kto rządzi w ich kraju i jak. Chciałoby się tak powiedzieć? A czy możemy tak powiedzieć, że to jest jednak nasza wina? Hmm? Można polemizować. Nie wszyscy też wiedzieliśmy, co się dzieje. Naszych rodziców, naszych przodków, jak robiono ich w bambuko przez te wszystkie lata. Wybory, dwie partie. Ta albo ta, szykany, jeden na drugich, jedni na drugich, drudzy na tych, to i tak w kółeczko. Teatrzyk, przedstawienie trwa. Teraz mamy bardzo podobnie. Co mi z tego, że są fajne jakieś tam kanały albo ludzie tacy, co pięknie mówią, ale oni tylko mówią. Oni tak naprawdę informują nas, słuchajcie, to zrobili, to, jedni przeciwko drugim. Wyście to zrobili. Co wyście zrobili dla Polski? Wyście to zrobili. I wiecie, i pokazywanie, teatrzyk, a naród wpatrzony. Ale no dobrze, no ktoś tam walczy, nie? Jakieś powstają inne konfederacje, czy tego podobne. O, ja się dałem. Ja wam powiem szczerze. Ja jak usłyszałem Bosaka kiedyś, jak mówi, to ja tak, ja byłem zapatrzony prawie jak w obraz. Ja mówię, jaki, co za gość, nie? On mówi, jak prawdziwy Polak. Po owocach ich poznacie, do masek można się przyzwyczaić, bla, 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 nie? A symbolika namordnika, która robi z ciebie niewolnika, to już chuj, tam, można się przyzwyczaić. Idąc tym tropem, do wszystkiego się można przyzwyczaić. Nawet i do miski ryżu, pewnie, że tak, przyzwyczajmy się. No niestety nie, nie Polacy. Inni tam na zachodzie, czy gdzieś tu właśnie widzimy, jak to, ten pseudo-dobrobyt, co miał na celu. No tu się już też pozmieniało. Tu już, no pamiętajcie, wszędzie chleb ma dwie skórki. Niektórzy wyjechali na zachód, czy też do innych krajów, może na wschód, ale wyjechali za tak zwanym niby lepszym jutrem. Niektórzy wyjechali, bo musieli. Bo musieli. Musieli uciekać ze swojej ojczyzny. Dlaczego? Bo w Polsce od lat nie rządzą tym krajem Polacy. I w urzędach też nie pracują normalni ludzie Polacy, tylko jakieś marionety, którzy chętnie dają swojego rodzaju przyzwolenie i wykonują to. Pamiętacie mój telefon do urzędu? Czy pan pracuje? Czy pan pracuje? Chodziło o system bezgotówkowy. Nie powiedziałem, a co z flagą? Jakby zadzwonili z urzędu, trzeba flagę zmienić tu od sąsiadów, a polską zdjąć? To też pani zrobi, bo pani z pracy. No, nie chcę się nakręcać, bo emocje lubią u mnie też. No, jestem emocjonalny, bardzo facet, wiecie, no, uczuciowy, ale przede wszystkim charakterny względem tu mojej Polski. Jestem to winien i tak samo i ty, każdy z nas. Nie ma przyzwolenia. Polski interes narodowy. Gdyby Polską rządzili Polacy, to wielu z nas nie musiałoby wyjeżdżać za granicę. Wiecie dlaczego? Bo czy ty, policjancie, czy ty, dostawalibyśmy uczciwą płacę za naszą pracę. Proste. Mało tego, bardzo dużo ludzi wyjechało, bo miało jakiegoś rodzaju konflikty z prawem i tak dalej. Dlaczego? Bo w Polsce zauważcie, że to prawo nie jest w ogóle ustanawiane, dajmy na to, przez prawdziwych Polaków. One nie ma pomagać, tylko szkodzić. Wojciech Olszański obecny. I teraz zobaczcie, jaka paranoja, że względem tego prawa trzeba się z tymi wrogami, ich bezprawnym... No. Słuchajcie, coś mi się dzieje z telefonem, ale zobaczymy, jeszcze chyba nagrywa.
ich tą bezprawnością, tym prawem trzeba się później jak gdyby bronić. To jest farsa, przecież to jest nieporozumienie. Wolnych ludzi, którzy mają prawo do życia, wolność, odbiera się wolność za miłość do kraju, za słowa. No, coraz lepiej jest. A gdyby Polską rządzili normalni ludzie, to prawo by pomagało. Ludzie by nie musieli uciekać. Ja nie mówię, słuchajcie, o jakichś tam skrajnych przypadkach, tylko jest wielu ludzi, którzy naprawdę oczekiwali tej pomocy, wsparcia, a musieli opuścić ten kraj. Chętnie by wielu po jakichś latach, przemyśleniach, doświadczeniach, chętnie by wróciło do tego kraju. Większość nie ma nawet do czego wracać, w tym ja. Słuchajcie, gdyby Polską rządzili Polacy, dlaczego nie może być tak, że to niemiecki pracownik zazdrości polskiemu, tylko na odwrót. A tu się też skończyło, wiecie. Tu tak jakieś tam 30-40 lat do tyłu, to jeszcze jako tako można było powiedzieć, że jest lepiej. A wiemy doskonale, dlatego mówię, informować ludzi, naszych sąsiadów, kto rządzi w ich kraju i dlaczego, pokazywać im, zadawać pytania, czy są szczęśliwi, czy na pewno, czy w międzyczasie coś się nie dzieje bardzo poważnego i niebezpiecznego, co zagraża ich zdrowiu i życiu, i najbliższym, tak samo w Polsce. Informować, mówić. Nie bądź obojętny, nie stój z boku. Tak więc polski interes narodowy. Polski interes narodowy. I ty, policjancie, możesz znowu chodzić dumnie pod wniesioną głową. I ty, żołnierze. I w razie co Polska ci pomoże, Polacy ci pomogą. Ale póki co to my potrzebujemy pomocy od was. Nie bądźcie na to obojętni, zobaczcie, co się dzieje. A co tam u rodziców twoich, panie policjancie? Jest w porządku? Mama nie boi się iść do lekarza? Chodzi choćby nigdy nic? A jak już idzie, to ten lekarz pomaga czy szkodzi? Pamiętajcie, pomagać, nie szkodzić. Nie wszystkich jedną miarą, ale mówić. Polski interes narodowy. To ma nas zbliżyć, nie dzielić. Polacy. Polacy, którzy kochają Polskę, kochają drugiego Polaka. Ja was kocham. Tak, kocham was. Jestem dumny z tego, że jestem Polakiem. Nie wstydzę się. Nigdy nie wstydziłem. I to jest najpiękniejsze, co może być. I wiem, że zawsze mogę na was liczyć. Ja teraz nie mogę być osobiście, dajmy na to jutro, w Krakowie, ale wiem, że wy będziecie. Wiecie, to jest najpiękniejsze, że jeden drugiego może liczyć. Wspierać się. Wspierać tych, którzy potrzebują tej pomocy. Ja zrobiłem ostatnio w terenie, byłem, wybaczcie mi, ja naprawdę chciałbym najchętniej to z wami milcze wieści, czy tak porozmawiać, to i dziennie, ale u mnie w życiu nie dzieje się najlepiej i muszę walczyć, żeby jakoś egzystować. I nie zawsze mam czas, żeby udostępnić jakiś ciekawy materiał, ale są inne wspaniałe kanały, które udostępniają, czy tego rodzaju tutaj przykre bądź co bądź informacje o Wojciechu i to, co Marcin ma do przekazania, ale są kanały, widzę, że jesteście tam, gościcie, odsyłam was. Podlinkuję w ogóle, zrobię jakąś taką ankietę polecanych kanałów, a jednym z nich jest kanał też naszego patrioty, który podobnie jak i ja mieszka za granicą. On prowadzi też swój kanał zupełnie o innej tematyce, ale to jest jeden z nas. To jest człowiek, który się swojej polskości nie wstydzi. Mianowicie Rafał z kanału Life in Romania. Zapraszam do niego, kochani, zostawić komuś suba, przecież to nic nie kosztuje. A motywuje, a buduje. Wiele mówi o Polsce, nie ze wszystkim musicie się zgadzać, ale wspierać należy. A jak się wsłuchacie, to można naprawdę bardzo wartościowych tematów zaznać i usłyszeć z jego ust też powagę sytuacji. Też potrafi nieźle przypier, ale grzecznie, jak to się mówi, ubiera w słowa. Także zapraszam do niego na kanał i wymieniajcie się. Tak samo tutaj, piszcie w komentarzach, jeżeli macie jakiś ciekawy materiał czy kanał, to śmiało zostawiać linka do tego. Pozdrawiam was wszystkich bardzo serdecznie. Chciałbym tu wymienić parę osób z takim szczególnym wyróżnieniem, ale wy jesteście wszyscy dla mnie ważni i cieszę się, że tu jesteście. Nie chciałbym, żeby ktoś się źle poczuł, pominięty. No nie jesteśmy dziećmi, tak? Z drugiej strony, dlaczego ktoś fajnie, że tak powiem, uczestniczy w rozwoju tego kanału, każdy praktycznie mój materiał komentuje, nie jest ciężko mu zostawić tej łapki w górę i tak dalej. Pamiętajcie, nie damy się zwariować. To, co zawsze powtarzam, internet jest, jutro może go nie być.
proste. Także ja się cieszę, że ten kanał tak rośnie w siłę, że mogę na Was liczyć, ale liczę się z tym, że pewnego ranka nie będzie tyle ranka. Także w razie co, tutaj na tym moim kanale, na stronie głównej jest też kanał, dodany mój drugi kanał, Stary Wyga, na który po prostu tamten kanał, on już mchem zarósł. Wszystkie moje wcześniejsze materiały zostały usunięte i przeze mnie, i przez YouTube, były niewygodne, dlatego powstał niewygodny temat. Ale w razie, wiecie, gdybyście chcieli być ze mną dalej w jakimś tam kontakcie, póki jeszcze mam internet, a ten kanał by zniknął, no to nazwijmy, że tamten będzie kanałem zastępczym. Zapraszam, zostawcie tam suba i w razie co, jak ten zniknie, no to będziemy nadawać, bawimy się zabawkami wroga w jego piaskownicy, słowa Wojciecha Olczańskiego. Tak więc zapraszam Was do piaskownicy numer 2, nie? Jakby co. Coś jeszcze chciałem powiedzieć. To wiemy. No cóż, moi drodzy, no odnośnie tych praw, to też mamy świadomość tego, co się dzieje, tej dezinformacji. Po staremu wyłącz telewizor, włącz myślenie. I to właśnie mam tu na myśli, że dzięki temu widzimy, co właśnie stało się właśnie i właśnie. Cały ja i znowu te właśnie. Wybaczcie, nie jest to takie hop. Spróbujcie sami włączyć kamerkę i mówić do niej mikrofonik i jedziesz. To takie proste. No niekoniecznie. Widzimy, co się stało z naszymi sąsiadami. Francja, Niemcy i tak dalej, można by wymieniać, że ten dobrobyt troszkę jakby w tym czasie, co im dano te lepsze życia, jakim kosztem, coś im się odebrano, tak? Teraz idąc przez takie Niemcy, spotkać normalnego Niemca, jak to się mówi, wiecie, to tak brzydko brzmi, ale czystego Niemca, to tak jakby w Polsce kominiarza zobaczyć, to normalnie za guzik się można złapać, nie? Normalnie na szczęście. Tylu tych Niemców w tych Niemcach, nie? Słuchajcie, policja, wojsko, pomóżcie nam sprzątać, bo my za niedługo będziemy mieli to samo u siebie. Już się dzieje. I nie obwiniajcie niewinnych ludzi, bo większość z nas też jakby mieli historię taką, a nie inną, to też by chcieli się jakoś odnaleźć. Każdy chce żyć. I każde prawo do życia ma od Pana Boga. I my się mamy łączyć, bo pojawili się tacy, którzy uważają zupełnie inaczej. Oni sobie roszczą prawa do Twojego i Twoich dzieci, do Polski, do nas wszystkich, do życia. Nie ma naszego pozwolenia na to. Ludzie znikają, tak jak mówię, zamyka się im usta, ich się zamyka, nierzadko oni już nie wracają później. Dziwne rzeczy się dzieją. Powtarzam, ja ani nikt z wolnych ludzi nie zamierza targnąć na swoje życie. My zamierzamy żyć w wolnej Polsce, polski interes narodowy. To co mówię, jeżeli Polską będą rządzić Polacy, ludzie, którzy kochają tą Polskę, i to się tyczy każdego z nas. Zacznijmy te zmiany od siebie, w każdym swoim zawodzie. Popatrzmy na to, że to, co dajemy, później do nas wraca. Lekarze, wszyscy, służby, wszystkie służby. Zobaczcie, komu służycie. I zobaczcie, jaki będzie efekt tego. Was też to spotka. To nie jest tak, że was to ominie. Jeżeli oni sobie, ci pseudo rządzący, myślą, że chcą doprowadzić do jednego wojska światowego, porządku, wiecie, otrzymywania, no to myślicie, że wy im później będziecie do czegoś potrzebni? Gratuluję, kurwa. Gratuluję takiego podejścia. Nie będziecie. Służcie swojemu narodowi, służcie swojej matce. Nie stójcie z boku, jak ktoś ją okrada i pluje jej w twarz. Nie stójcie z boku bezradnie. Nie bać się. My jesteśmy Polakami. Co się stało z naszym walecznym narodem? Co się z nami stało? Tak daliśmy się ogłupić, jak ta reszta, tymi mediami, jakimiś poprawnościami politycznymi, jakimś tam tym. Dobra, wszystko wiecie. Wszystko jest w granicach jakiejś tam rozsądku, tolerancji, dopóki nikt nie okrada i nie pluje naszej matce w twarz. Proste. Polski interes narodowy. Nie możemy być obojętni na to, co się dzieje, na to bezprawie. Wojciech krzyczy za krat. Patrzcie, za co zamyka się ludzi. On jest najlepszym tego przykładem. Za co? Wolnego człowieka. Prawdziwego Polaka. Ja nie mówię, bo tak chciałoby się powiedzieć, że no wiecie, jak to ja zawsze mówię to, co czuję. No, ten człowiek, to jemu to się pomniki powinno stawiać, tak? Nie, jak to się... Pomniki? Posągi, ja nie wiem. No, pomniki chyba, nie? Takie
To już tam pół żartem, pół serio, ale jest taka prawda, tak? Ilu jest takich ludzi? Bo każdy mówi, o, bo ty się zachłysnąłeś tym Wojtkiem, tym Marcinem. Proste, odpowiedz mi. Bardzo cię proszę. Obudź mnie. Naprowadź. Pokaż mi drugiego takiego, jak Wojciech czy Marcin, którzy zrobili tyle dla Polski, co oni. Nie chodzi mi o tych twoich wspaniałych z Konfederacji, tych złotoustych, którzy tak pięknie, bla, 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 a tu. W większości później powtarzają w ogóle słowa Wojciecha, to już pomijawszy, tak? Ale co robi, pokażcie mi drugich takich, jak oni, co robią tyle dla zdrowia, dla wolności Polski, to co oni. I historii tego całokształtu. Najlepiej jest oczerniać kogoś. Tu na tym kanale nie ma szykan. Jeżeli się coś takiego pojawia, to od razu znika i takie osoby też znikają, także nie zdziwcie się, jeżeli jakieś judzące komentarze będą usuwane. Mój kanał, moje show. Po prostu porządek tutaj musi być zachowany. Kultura jeden do drugiego. I tyle. Owszem, zapraszam do dyskusji. Piszcie między sobą. Ja przeważnie dziękuję, pozdrawiam, no bo to, co ja mam do powiedzenia, to wam mówię tutaj, tak? Też rzadko mam czas, żeby od razu odpisać i tak dalej. No ale mówię, pokażcie mi drugich takich, co tyle robią dla Polski. Dzięki im, za ich przewodnictwem, ilu wspaniałych Polaków się łączy, już połączyło. Polski interes narodowy, kochani, tak. Dlatego z wielkim szacunkiem nasz bohater uwolnić Wojciecha Olszańskiego natychmiast. I innych więźniów politycznych, bo nie tylko Wojciech cierpi. Połowa ludzi przez to, że w tym kraju jest ustanowione jakieś tam prawo, niekoniecznie przez Polaków, cierpi za niewinność. W więzieniach siedzą ludzie, którzy cierpią. Wiecie, dlaczego cierpią? Bo zostali niesłusznie skazani. Czy też postawieni w jakiś stan oskarżenia. Gdyby w Polską rządzili Polacy i w sądach byli Polacy, to robiliby wszystko, żeby w tych więzieniach było echo, jak najmniej ludzi, a nie jak najwięcej. Tym ludziom się nie pomaga. Ludziom trzeba pomóc, póki serce bije, człowiek żyje. Tak samo służba więzienna. To nie jest tak powiedziane, że to jest skazane, to co, on już nie jest Polakiem, on nie ma serca, trzeba go traktować jak psa. Przecież już tak samo jesteście ludźmi, jeden do drugiego. Polacy, kochajcie się, szanujcie siebie nawzajem. To jest najważniejsze. Im bardziej jesteśmy podzieleni, tym bardziej jesteśmy słabi, tym bardziej wróg zaciera ręce. Nie możemy na takie coś pozwolić. Polski interes narodowy. Wszyscy za Polską. Wy nam jesteście potrzebni, każdy z was. Mamy się łączyć. My musimy sprzątać. Zacznijmy sprzątać. W końcu. No nas sprzątają już od dłuższego czasu. I idzie im to coraz bardziej. I nie zawahają się. Nie zawahają się do niczego, żeby tą Polskę jeszcze bardziej zranić, ograbić, złoża naturalne i tak dalej. Wy tego nie widzicie? Lepiej stać z boku, w razie czego nie tracę nic? Po co będę ryzykował? Po co powiem to, co czuję? Po co w ogóle? Tak, jest spokój, przycichnie, milczenie jest złotem, chuj wie, co będzie potem, nie? Nie. Pamiętajcie, polski interes narodowy. Dobra, 48 minut, myślę, że wystarczy, że was nie męczę. Mam nadzieję, że mój przekaz jest jasny, czysty, zrozumiały. Trzymam za was kciuki, za Kraków. Jedźcie cali, cali wracajcie. Reprezentujcie dumnie polskość i Polskę. Pozdrawiam was bardzo serdecznie, czołem wielkiej, wolnej, narodowej Polsce. Cześć, do następnego razu. Skrzypi? A? Już mniej niż ostatnio.